Dziś będziemy wertykulować trawę, czyli ciąć karpy i napowietrzać tą ziemię. Będziemy to robić oto takim sprzęcikiem. Zobaczymy, jak on działa. To jest wypożyczony sprzęt. Wypożyczenie u nas kosztuje 180 zł na dobę. No zobaczymy, pokażę wam, jak to działa. W ogóle pokażę wam też, co on tutaj ma w środku. Jak to w ogóle wygląda, taki wertykulator. Otóż wertykulator to jest nic innego jak takie noże tnące, które tam kręcą się, wchodzą w ziemię, tną ją, tną korzenie i przez to napowietrzają tą ziemię. A jak jest napowietrzona, no to wiadomo, że się do niej lepiej dostaje woda. I lepiej to działa. Wertykulacja pobudza korzenie i przez to trawa jest też lepiej rośnie, jest pobudzona do wzrostu. Dobra. Tak. I teraz pokażę wam, jak ustawiać te noże, bo ich wysokość można ustawiać w zależności od tego, jak głęboko chcemy wertykulować. I teraz tu jest ta wajcha, to jest takie sprzęgło, można by powiedzieć. Później pokażę wam, jak to będzie włączone. Jak wertykulator jedzie, to opuszczamy to na dół. Jak chcemy zatrzymać, to podnosimy to do góry. Tutaj jest też takie pokrętło ze skalą od 1 do 6. I tym pokrętłem ustawiamy te noże, które wam pokazywałem wcześniej. I tu jest, to jest tak naprawdę wysokość tych noży. Noże muszą być naostrzone, żeby to dobrze działało. I tyle. Jeszcze raz pokażę wam model. No i dobra, zobaczymy, jak to będzie działać. Będziemy wertykulować ten oto trawniczek. Tutaj jest najgorsza jego część. Trzeba będzie zruszyć i zlikwidować tą suchą trawę z podpodu. Tam już jest fajniej. O. Żeby dotlenić go, dowodnić, bo pojutrze ma padać. Nawozu od zeszłego roku nie używamy. Żeśmy się wycwanili i posialiśmy mini kończynę. Proszę bardzo. Która to absorbuje azot. Przekazuje go do ziemi w korzeniach i naszą trawę zasila w azot, także nie stosujemy żadnej chemii. Rzadko kosimy, przez co trawa latem jest bardziej zielona i fajnie to wygląda. Zanim ją odpalę, to jeszcze powiem wam, jak będziemy jeździć. To jest bardzo dobra podpowiedź od mojej żony, że będziemy jeździć, ciąć trawnik w ten sposób, tymi nożami, a później przejedziemy i będziemy ciąć w poprzek. Przez to będziemy mieć lepszy efekt. Pięknie zaczyna zgryzać tą ziemię, wertykulować, jest duża różnica. Zaraz spróbuję zrobić jeszcze to czwórką, zobaczymy, jak to będzie wyglądać na ziemi. Ten pasek jest zrobiony czwórką, ten pasek jest zrobiony trójką. Jest duża różnica, bo tutaj już wchodzi w ziemię. Trójka jeszcze nie. Trójka ryje
zrywa tą wierzchnię, tą warstwę wierzchniową. Pierwsze dwie platformy zrobione. Patrzcie, jak ta trawa jest zryta już. Ona jakby była taka, o, zobaczcie, jak on to robi robotę. Tutaj jechaliśmy na trójkę, tam na tamtej platformie jest na czwórkę. To są te ustawienia, o których wam mówiłem. Czwórka trochę jest trochę mocna, mocniejsza, ona trochę ryje do ziemi, ale zależy jeszcze jak i gdzie. Tu parę razy akurat przejeżdżałem w miejscu, na to trzeba zwracać uwagę. Ale efekt jest naprawdę spoko. Pokażę wam jeszcze różnicę pomiędzy trawnikiem, który teraz będę ogarniał. Tak wygląda. A za chwilę będzie wyglądać tak jak ten tutaj. Suche trawy powyrywane, korzenie napowietrzone. Trawa będzie gotowa do sezonu. Trochę się gorąco zrobiło po tej wertykulacji, ale pokażę wam efekt końcowy. I sprzedam wam jednego hinta, takiego, że jak wypożyczacie wertykulator na całą dobę, a macie możliwość wypożyczania na godziny, to, to sprawdźcie, czy nie opłaca wam się bardziej na godzinę. Ja 10 arów obrobiłem w około 2 godziny, tak na luzie, popijając herbatę i jeszcze gadając przy tym. Pokażę wam teraz, jak wygląda trawa. Zobaczcie. Czyli 2,5 godziny i naprawdę ta trawa zacznie niedługo odżywać. Pokażę wam pewnie gdzieś za 2 tygodnie, nagram filmik, to zobaczycie, jak to wygląda. Pokażę wam też inne miejsca z mchem. Zobaczcie. Tu jest pełno mchu. I ta maszyna sobie z tym radzi. Ja wam chyba ją w ogóle pokażę jeszcze raz. Naprawdę super, super sprzęt. Kurczę, taki wariat bym powiedział. Naprawdę niezły wariat do takich akcji. O, widzicie tam, tu jest ta trawa, tam na tych platformach, na których robiłem. I ona to ogarnia, nie dusi się. Po tej wertykulacji mogę powiedzieć, że naprawdę to sprzęgiełko jest fajne, ta regulacja tutaj jest naprawdę też spoko. No generalnie maszyna jest tak pomyślana, żeby pracować i bez żadnego problemu. Nie wiem jak ze spalaniem, zaraz zobaczymy, ile ona nam spaliła z pełnego baka. Nie wiem czy wy to widzicie, ale ona prawie nic nie spaliła. To znaczy się, że jest gotowa naprawdę na... Znaczy nie, przesadziłem, że nic nie spaliła. Spaliła pół zbiornika. No, to jest, on jest taki płaski, dlatego początkowo wydawało mi się, że nic. No ale dobra. Jak na dwie godziny, ponad dwie godziny takiej roboty. Naprawdę fajny sprzęt. Jest to sprzęt wypożyczony, nie jest to mój, ale... Jakbym miał kupić, to po pierwsze musiałbym mieć więcej trawy niż powiedzmy 10 arów, a po drugie musiałbym ją wertykulować częściej.
Także chyba taki sprzęt typowo do wypożyczalni, ale bardzo dobry. Pokażę wam, ile tej trawy jest po zgrabieniu już na kubki i po tej wertykulacji. Zobaczcie, jedna kubeczka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, 6 kupek. Dużo tego jest, naprawdę. Będzie więcej kupek. Tak. Tyle tego jest. To jest wszystko sucha trawa, która... jak to powiedzieć, no, która zabijałaby tą świeżą, która chce wyjść. Dlatego warto wertykulować, przynajmniej raz w roku. Zobaczcie, ile tej trawy po wertykulacji jest. Od groma. Pokazuje, ile tej trawy jest. Jest naprawdę... I to nie jest po koszeniu, tylko po wertykulacji, nie? Powyrywana. To jest taka trawa sucha. Bardzo, bardzo dobry efekt. I po wertykulacji takie miejsca po kretach kretowiska pozasiewane trawką. Poniedziałek ma padać, więc zobaczymy. Trawa jest na takie miejsca. To jest taka specjalna odmiana na miejsca bardzo nasłonecznione. I kurczę, tylko muszę znaleźć opakowanie, to wam zaraz pokażę, co to jest, bo to jest bardzo dobra trawa, ona się sprawdza. To jest trawa Dakar od firmy Target. I to jest trawa na miejsca nasłonecznione. I super, ta trawa jest naprawdę mega, zobaczcie tu. To jest naprawdę bardzo dobra trawa. Przepraszam pana. Tutaj nie ma żadnego cienia, cały rok trawa jest na słońcu, ale tutaj chodzi głównie o te słońce letnie. O tutaj te krety akurat poszalały tej zimy, ale generalnie trawa jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ok. Prawda? Dakar. Wydajność 5 kg na 200 metrów kwadratowych. No, bardzo dobra. Opakowanie 5 kg.